To są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W dzisiejszym programie Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Zaczynamy od rynku surowców, od złota, od ropy naftowej. Dzieje się dużo w światowej polityce i gospodarce, bo mamy kryzys bliskowschodni, mamy pierwszą fazę porozumienia handlowego Stany Zjednoczone-Chiny. No i mamy bardzo drogie złoto, $1,550 za uncję w zaokrągleniu. Poziom dawno nieoglądany. No i to jest korekta z poziomu 1600. Ten 1600, strzał na 1600 to było w związku, wystąpił wtedy w związku z tym wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie. No teraz mamy uspokojenie nastrojów. Inwestorom się wydaje, że no to jest nieuzbrojona bomba, ale na razie można zachować spokój i mamy korektę. No ale złoto już rosło wcześniej, więc wyjście już kilkaset dolarów z konsolidacji spowodowało to, że jest dobra atmosfera na złotym. I teraz ta strefa $1,550 do 1600 to jest bardzo ważny opór. Jeżeli udałoby się to złamać, no to kolejny przystanek to mogą być nawet historyczne maksima. Cały czas dla złota są trzy sprzyjające otoczenia, sytuacje. Pierwsza właśnie, ten niepokój na Bliskim Wschodzie. I no tu właściwie mamy zagwarantowane, że on będzie trwały, to będzie takie falowanie nastrojów, ale będzie. I to inwestorzy biorą pod uwagę. Druga, jednak inflacja jest pod kontrolą, bardziej spadające stopy procentowe na świecie. I trzecia, kupujący jako banki centralne, a do tego wszystkiego dołączają się spekulanci, więc no dość takie zestawienie sprzyjające do cen złota w długim terminie. To całe apogeum kryzysu bliskowschodniego, ropa naftowa przeżyła całkiem dobrze. Mieliśmy skok ropy Brent powyżej $70 za baryłkę, no ale teraz mamy około $64. To jest najniższy poziom mniej więcej od miesiąca. Ropa amerykańska WTI najtańsza od początku grudnia. To też nie są wysokie poziomy. No faktycznie, tutaj mamy zdecydowanie za sobą, tutaj kryzys na Bliskim Wschodzie powodował solidne obawy, one w zasadzie całkowicie ustały. Teraz zarówno ropa WTI, jak i ropa Brent konsoliduje się już od dobrych kilku dni. Ropa WTI w okolicach $58 za baryłkę, ropa Brent w okolicach 65, czy nawet poniżej. Ta konsolidacja trwa. Były takie nadzieje na wybicie z tej konsolidacji po wczorajszych, takich dość optymistycznych nastrojach, które wynikały z podpisania umowy handlowej, no i z danych na temat zapasów, bo zapasy spadły nieco bardziej od oczekiwań. Amerykańskie zapasy, tak, ropa naftowa. I wtedy amerykańska ropa poszła trochę w górę, ale... Właśnie minimalnie, ale tutaj to był niewielki ruch. W zasadzie wróciliśmy do tej konsolidacji ponownie poniżej poziomu $58 za baryłkę. Natomiast ciekawa informacja pojawiła się z Międzynarodowej Agencji Energetycznej, dlatego że tutaj ta agencja przekazała swoje obawy co do napięć politycznych, przede wszystkim w Iraku. No, Irak jest drugim co do wielkości producentem na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o ropę naftową, więc tutaj jakieś ryzyko zmniejszenia dostaw no, mogłoby rzutować na wzrosty cen ropy. Tym bardziej, że większość ropy naftowej z Iraku jest transferowana przez cieśninę Ormus, która w przypadku jakiejś eskalacji tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, no, byłoby ryzyko, że ona zostanie zablokowana. Także no, to są takie kwestie, które mogłyby faktycznie pomóc cenom ropy wzrosnąć. Natomiast tak, tu jest taka sytuacja, dość taki paradoks trochę. Z jednej strony jest ryzyko, że zmniejszą się dostawy ropy naftowej z Iraku, a to właśnie Irak jest tym krajem, który jeszcze musi dostosować do ustaleń krajów OPEC. W dalszym ciągu wydobycie i produkcja ropy naftowej przez Irak jest zbyt wysoka, więc tutaj no to jest taki czynnik, który no, musi być zmieniony. A co do samych zapasów, jeżeli kraje faktycznie ustalenia, te kraje OPEC, wszystkie wdrożą te ustalenia co do cięć wydobycia ropy naftowej, no to będzie wysoka nadpodaż, która na pewno nie będzie w perspektywie najbliższych
kilku miesięcy, nawet półrocza służyła cena ropy. Także patrząc na prawdopodobieństwo utrzymywania się tej konsolidacji, no to trudno może być pokonać i wybić się z tej konsolidacji górą w tym momencie. Przenosimy się na giełdy papierów wartościowych, głównie na warszawską giełdę. No, jest czego pozazdrościć Amerykanom na przykład, bo na Wall Street rekordy historyczne. O WIG-u 20 tego nie możemy powiedzieć. WIG-20 trochę lepiej wyglądał w grudniu, w styczniu już nie za bardzo. Właściwie jesteśmy znowu na poziomach z listopada. Dużo lepiej wygląda MWIG-40 i SWIG-80. SWIG-80 najmocniejszy od ponad roku. Od października jest bardzo mocny wzrost. Trzy razy mocniejsze wzrosty właśnie na średnich i małych spółkach niż na WIG-20. Ten początek stycznia wydawało się, że właśnie dobra atmosfera na rynkach zagranicznych to jest ten impuls, który może pociągnąć polską giełdę. Niestety znowu się to nie udało, ale wygląda na to, że jest bardzo pozytywny bilans wpływów na rynek akcji z TFI, bo w 2019 roku generalnie do funduszy inwestycyjnych były dość mocne odpływy, ale one były ponad prawie 600 milionów złotych, ale one były związane głównie z tymi funduszami inwestycyjnymi z aktywów niepublicznych. Natomiast na rynek kapitałowy płynęły środki, szczególnie płynęły w grudniu, bo to było ponad 500 milionów złotych, a w całym roku tylko 800 milionów, mówię tutaj o jako netto, wpłaty netto. Tych umorzeń było 20 tylko kilka milionów, więc tu jest mocny impuls. Można założyć, że z tych 500 milionów wiele środków jeszcze nie zostało zainwestowanych. Można założyć, że będzie powtórzenie tak dobrego wyniku w styczniu. Pojawiły się też PPK. To na razie no nie jest mało, bo w grudniu to było 61 milionów. Jak na początek, jeżeli te wpłaty będą rosły, no wiemy, że one muszą być systematyczne, to ta poduszka może się powiększać. No, czekamy na sygnały techniczne, bo cały czas tak naprawdę tego nie ma. Jesteśmy gdzieś blisko takiego wybicia, przynajmniej na WIG-20 z takiego trójkąta czy klina. I na to trzeba poczekać. Jeżeli by do tego doszło, no to może się wykreować coś dobrego. Warto zwrócić uwagę, że jednocześnie też złoty się umocni, więc być może dodatkowo jeszcze inwestorzy zagraniczni trochę tą alokację w portfelach zmieniają. Czy za sprawą na przykład PPK możemy na to liczyć, że rok 2020 będzie na giełdzie lepszy niż 2019? Myślę, że za sprawą samego PPK nie, ale za sprawą inwestorów indywidualnych, którzy dawno, dawno temu opuścili giełdę, giełda im się znudziła, inwestowali w nieruchomości w różnej postaci, między innymi też w te wehikuły a la kondo, hotele i tak dalej, które są, przed którymi ostrzega i dobrze KNF, więc tych różnych wynalazków inwestycyjnych przez ostatnie kilka lat było i tam na pewno środki Polaków płynęły. No i być może właśnie ten rok 2020 to będzie pierwszym rokiem od 7-8 lat, gdzie powróci moda na inwestowanie na GPW. Mówiliśmy o złotym, całkiem mocnym. Niektórzy się dziwią, że złoty jest tak mocny w sytuacji, gdy Główny Urząd Statystyczny potwierdza, że mieliśmy wysoką inflację, bardzo wysoką, najwyższą od 7 lat. W grudniu 3,4%, styczniowa może być jeszcze wyższa, nawet w granicach 4%. Kolejna dzisiejsza wiadomość, inflacja bazowa 3,1, najwyższa od 9 lat. To jest ta inflacja wyczyszczona z cen żywności i energii, no ale Narodowy Bank Polski zachowuje olimpijski spokój. Oczekiwania na tą inflację netto dzisiaj były 3,2%, więc przynajmniej jakaś dobra wiadomość, że jest trochę niżej, ale to jest bardzo wysokie. Jeżeli spojrzymy na taki wykres słupkowy rocznej inflacji rok do roku od stycznia ubiegłego roku,
No to kiepsko to wygląda, naprawdę można się przerazić, bo miesiąc jest coraz wyżej, a jak sobie wyobrazimy, że w styczniu może być 4%, to strasznie to wygląda. Inwestorzy zachowują na razie jeszcze spokój i myślę, że styczeń, luty, marzec, no bo to jeszcze w marcu tak naprawdę dopiero zobaczymy, prawdopodobnie zobaczymy efekty tych wszystkich efekty styczniowych podwyżek, zobaczymy w różnych towarach pewnie w marcu, ale jednak na razie inwestorzy są spokojni. Są spokojni też dlatego, że na rynkach globalnie jest dobrze, więc ta tolerancja do ryzyka jest duża, więc na razie inwestorzy są spokojni. Jeżeli w kwietniu udałoby się opanować tą inflację, no to może jakąś obronną ręką z tego wyjdziemy. Dzisiaj pojawił się głos jednego z członków RPP, że no tak mocna inflacja usprawiedliwiałaby jakiś ruch podniesienia stóp procentowych, tam bodajże mówił 15-25 punktów, więc bardzo mało. No ale no to musi być w głowach ekonomistów, bez dwóch zdań, szczególnie jeżeli porównamy to do sytuacji, która miała miejsce na Węgrzech, bo to myślę, dzisiaj też zostaliśmy wyróżnieni w Brukseli, wrzuceni do tego samego koszyka pod względem stosunku do sądów akurat z Węgrami, ale wracając do Węgier, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach, to tam było podobnie, bardzo mocno rosła inflacja, a rząd Węgier mówił zdecydowanie nie będziemy podwyższać stóp procentowych i do pewnego... W zasadzie poza tą jedną deklaracją jednego członka Rady Polityki Pieniężnej, to cały czas obowiązuje taka wykładnia, zwłaszcza prezesa NBP-u, że być może do końca 2022 roku nie będzie podwyżek stóp procentowych. I to jest trochę niebezpieczna retoryka, bo wracając do tych Węgier, tam było tak samo i w pewnym momencie, gdy ta inflacja rosła, inwestorzy powiedzieli dość i zaczęli wyprzedawać forinta, a wyprzedaż lokalnej waluty może jeszcze bardziej przecież podsycać inflację, więc no to są zawsze te momenty, gdzie już można się obawiać. No. Stąpamy po takim kruchym lodzie. Zobaczymy. Inflacja brytyjska dużo mniejsza od polskiej. Grudniowa 1,3%. Miesiąc wcześniej było 1,5%, więc spadła nawet. Też poniżej prognoz. Faktycznie utrzymuje się ta tendencja spadkowa. Jest ona mimo wszystko wyższa niż inflacja w strefie euro, z kolei niższa niż inflacja w Stanach Zjednoczonych. No ale ta tendencja spadkowa daje takie potencjalne perspektywy ruchów ze strony Banku Anglii. Coraz głośniej mówi się o tym, że nawet jeszcze na posiedzeniu styczniowym może dojść do obniżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. To byłby ruch, który jest tak dość mocno lobbowany przede wszystkim przez jednego z decydentów Banku Anglii, przez Michaela Sandersa, który podczas ostatnich dwóch posiedzeń już głosował za obniżką stóp procentowych. I wczoraj Michael Sanders w Irlandii Północnej podczas przemówienia swojego po raz kolejny przekazał zarówno inwestorom, jak i dziennikarzom swoje poglądy, przede wszystkim argumentując to ryzykiem wpadnięcia w taką pułapkę niskiej inflacji, więc coraz bardziej naciska i widocznie widać, że być może coraz więcej decydentów się przekona do właśnie takiego ruchu, no a to na pewno by rzutowało na wycenę funta. W ostatnim czasie funt całkiem dobrze sobie radził, no tutaj może się ta sytuacja zmienić, no bo też niższa inflacja może odciągnąć, niższy poziom stóp procentowych może odciągnąć od funta. W drugiej części artystów rynku będziemy mówili o firmach amerykańskich i ich ewentualnych wynikach na rozgrzewkę. Jeszcze w tej części trochę pomówimy o firmach europejskich motoryzacyjnych. One mają problemy. Mają problemy już od dłuższego czasu. Faktycznie ten przemysł motoryzacyjny w Europie, no w Stanach Zjednoczonych też, ale tutaj, jeżeli mówimy o Europie, no to on kuleje. W dużej mierze za sprawą popytu większego na samochody elektryczne. Takie pojawiły się szacunki, prognozy Financial Times. Wczoraj zostało opublikowane. Financial Times szacuje, że w ciągu najbliższej dekady w Niemczech, w samych Niemczech, zmniejszy się ilość miejsc pracy w branży motoryzacyjnej o 400 tysięcy. No to jest dość solidna wartość. No przede wszystkim tutaj już widać taką tendencję spadkową, jeżeli chodzi o motoryzację w całej Unii Europejskiej. Natomiast w Niemczech ten Volkswagen, który był
był, jest w dalszym ciągu największym producentem samochodów, no może zostać już wkrótce zdetronizowany. To jest oczywiście pokłosie tej afery z roku 2015, ale od tego czasu utrzymuje się tendencja spadkowa. Szkodzi sama Unia Europejska. Te coraz bardziej wyżyłowane regulacje co do emisji spalin, no one szkodzą w motoryzacji w Europie i szkodzą przede wszystkim, jeżeli mówimy o przemyśle niemieckim. No tutaj tym producentom tych samochodów luksusowych, nazwijmy to, jeżeli chodzi o Porsche, o Audi, to są samochody, które mają wysokie litraże, wysokie spalanie, jednocześnie one nie spełniają tych norm, spełniać ich nie będą. Także tutaj faktycznie te perspektywy są niezbyt optymistyczne, a patrząc na rynek samochodów elektrycznych, to jest też taki trochę taka ironia, dlatego że Niemcy mają problem z motoryzacją i w Niemczech ilość miejsc pracy będzie spadała w przemyśle motoryzacyjnym, a jednocześnie jest to kraj, w którym sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie najszybciej. O pierwsze miejsce tutaj walczy wprawdzie z Norwegią, ale to właśnie w Niemczech ilość sprzedawanych samochodów elektrycznych jest największa. A w drugiej części programu Artyści Rynku w tym samym składzie, tak jak już zapowiadałem, będziemy mówili o wielkich amerykańskich firmach, między innymi o Disneyu, Tesli czy Amazonie.